Sława Bohu. A to chyba nie trzeba przekładać. Boh je dobrý a Boh je mocný. To też nie trzeba przekładać. Tak ako povedal pastor Bohuš, tak pokorne dnes tu stojím pred vami, lebo tento pán po mojej ľavici spravil toho veľmi veľa už v Božom kráľovstve a pre Božie kráľovstvo a je mi cťou tu dnes byť prostred vás. Pomaličky? Ja, pomaličky. Že pastor Bohuš povedal, že... Pastor Bohuš už povedal... Koľko si toho spravil ty? No ile niby to ja zrobiłem. Takže dnes pokorne tu stojím na tomto mieste. Dzisiaj pokorne stoję tutaj w tym miejscu. A je mi cťou tu byť medzi vami. Jest to dla mnie zaszczytem, że mogę być między wami. Teším sa a radujem sa z toho, že môžem mať vzťah s bratom Jurkom a s vašim pastorom Bohušom. Cieszę się, że poznałem się z bratem Jurkiem, z waszym pastorem Bogusiem. A tak osobne sa chcem poďakovať mene celého nášho zboru za vaše lavičky, ktoré ste nám dali. I w imieniu całego naszego zboru chcę wam podziękować za ławki, które żeście nam podarowali. Przyszli w czasie, kiedyśmy ich potrzebowali. Był taki czas, żeśmy ich bardzo potrzebowali. Sme si zo starého materiálu vybudovali modlitevňu, budovu. Ze starých materiálov vybudovaliśmy dom modlitwy. Ale nemali sme lavice. Ale nie mieliśmy ławek. Stoličky. Nie mieliśmy krzeseł. A Boh si použil vás. A Bóg użył was. A vidím tą Božiu ruku, jak Boh spája svoj ľud. I widzę Bożą rękę, jak Bóg łączy Boży lud. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Chciałbym się podzielić z tym, co jest na moim sercu. Chciałbym się podzielić tym, co jest na moim sercu. Albo innym słowem to, co si sam prajem, aby moje serce to mało. Albo właściwie tym, co sobie życzę. Życzę sobie, aby to moje serce właśnie to posiadało. Tužím potom, aby moje srdce bolo zlomené a pokorné pre Boha, pre Božie kráľovstvo. Aby moje srdce bolo zlomané i pokorné dla Božego kráľovstva. Trošku sa predstavím, volám sa Marek, jak bolo povedané. Mám 4 deti. Jak pastor už predstavil, mám na imię Marek, mám 4 deti. Jedno z detí sme si adoptovali s manželkou. Jedno z detí to adoptovali sme razem s ženou. Je s nami už 5. rok. Je s nami 5. rok. Bola malá, keď jej mama zomrela a dali ju do detského domova. Bola malutka, keď jej matka zmarla i zostala prekazaná do domu detska. Máme svedectvo, že Boh nám to položil na srdce s manželkou. Máme svedectvo na to, že Boh položil nám to na srdca. A dnes sa z nej tešíme. A dzisiaj bardzo się z niej radujemy. Služíme v jednej dedine, kde žije niekoľko 2700 Romov. Mieszkamy i służymy w miejscowości, gdzie mieszka około 2700 Romów. A służymy aj w innej dziedzinie, gdzie żyje jakich 200 Romów w Beżowcach. I służymy również w innych wioskach, gdzie mieszka około 200 Romów w Beżowcach. Radujemy się. I cieszymy się z tego. Z tego, co robi Bóg. Z tego, co czyni Bóg. Żyliśmy w Anglii 10 roku z manżelką. Razem z żoną mieszkaliśmy w Anglii przez 10 lat. A tam som spoznal Boha. I tam poznałem Boga. Aspoň som si myslel, že predtým som poznal Boha. I zanim poznałem Boga, keď som mal 9 rokov, kiedy miałem 9 lat, som sa zatváral do izby. Zamykałem się w pokoju w izbie. A čítal som takú obrázkovú Bibliu. I czytałem taką Biblię w obrazkach. Vo veku, keď som mal asi 27 rokov, a kiedy miałem 27 lat, som mal prečítanú Bibliu. Miałem przeczytaną Biblię asi 5-krát, 6-krát. Może 5-6 razy. Ale keď som zažil dotyk Boží, ale kiedy doświadczyłem Bożego dotyku, keď som prišiel do letičného zboru, przyszedłem do zboru zielonoświątkowego, wtedy mi Boh ukázal celý môj život. Wtedy Bóg pokazał mi cały mój život. Ja som si myslel, že poznám Boha. Ja myślałem, že znałem Boga. Ale keď som bol na kolena, ale kiedy upadłem na kolana, Boh ku mne hovoril takto. Bóg wtedy mówił do mnie: "Vidíš, ty hovoríš, že ma miluješ a pozri všetky tvoje hriechy, ako žiješ." Mówisz, że mnie kochasz, a popatrz na wszystkie swoje grzechy, jak ty żyjesz. A od tego czasu, z manżelką, razem z żoną, uprzejmie hľadáme Boha, Božu tvár. I wychwalamy, uwielbiamy Boga. Snažíme sa žiť tak, ako chce Boh. Staramy się żyć tak, jak Bóg tego chce. A prišiel deň, keď nás Boh vyzval, či sme ochotní zanechať Anglicko. I przyszedł taki dzień, kiedy stanęło przed nami wyzwanie, czy chcemy zostawić Anglię? A czy władzemy iść do chudobnego Słowenska? I czy chcemy wrócić do biednej Słowacji? A służyć jemu. I tam mu służyć. A jego ludu. I jego ludowi. Służymy już asi 7 rok. Służymy teraz na Słowacji już 7 rok. A widzimy Boże konanie.
I widzimy Boże działanie. Jak ludzie, którzy byli powiązani. Jak ludzie, którzy byli związani alkoholem. Gamblerstwem. Grami hazardowymi. Rozbite małżeństwa. Rozbite małżeństwa. Zły sposób życia. Brzydki, zły sposób życia. A ci to ludzie oddają żywoty Panowi. A ci ludzie oddają swoje życie Panu. A żyją pre Boga. I teraz żyją dla Boga. Sława Bogu. Sława Bogu. Sława Bogu. Czyli chcę mówić o tym, co sam chcę, aby było w moim sercu. I chcę mówić o tym, co chciałbym, aby było w moim sercu. Aby moje serce takie było. Aby moje serce było takie. Jezus mówi Mateuszowi 5 kapitule. Pan Jezus mówi, pisze o tym Mateusz w 5 rozdziale. W trzecim wersie. W trzecim wersecie. Że błogosławieni są chudobni w duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu. Lebo ich jest niebieskie królestwo. Albowiem ich jest królestwo Boże. A ja to beriem tak, że jako keby Bóg powiedział, mnie sa páčia ľudia. Ja to biorę tak, że Pan Bóg mówi, mnie sa páčia ľudia, że podobają mi się ludzie, którzy są chudobni w duchu. Którzy są biedni duchowo. Którzy są pokorni w swoim sercu. Którzy są pokorni w swoim sercu. Wierzę i wierzę, że Bóg si mocno używa pokornych a złomionych serci. Że Pan Bóg sercom. Mocno używa takich ludzi, którzy są złamani i pokorni w sercu. Lebo na jednym miejscu Biblia pisze, że Bóg sa protivi pyszny człowiek. W innym miejscu Biblia mówi, że Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym dawa miłość, a pokornym łaskę daje. A ja wierzę, że wszyscy jesteśmy na tomto miejscu tu dziś, lebo chcemy zapaczyć Bogu. A dzisiaj uważam, że wszyscy jesteśmy na tym miejscu dlatego, że chcemy podobać się Bogu. Amen. 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 A ja tużym zapaczyć Bogu. I jak żyć, żeby się podobać Bogu? Wierzę, że kiedy raz przyjdziemy do Bożego Królestwa, wierzę, że kiedy wejdziemy do Bożego Królestwa, chcemy poczuć Boży głos, chcemy usłyszeć Boży głos. Wojdzie mój wierny a dobry sługa. Dobrze uczyniłeś, dobry i wierny sługo. Wejdź do mojej radości. Wejdź do mojej radości. Nikt z nas nie chce poczuć. Nikt z nas nie chciałby usłyszeć. Ty zły, a leniwy sługa. Ty zły i leniwy sługo. Ale każdy z nas chce poczuć, si dobry a wierny sługa. A każdy chciałby usłyszeć, że jesteś dobrym i wiernym sługą. Som si wszymał twój żywot na ziemi. Widział som twój żywot na ziemi. Widziałem, jak żyłeś na ziemi. Widział som twoje serce złamane. Widziałem twoje złamane widział serce. Widział som twój płacz za widziałem stratenich. Twój płacz za tych, którzy są zgubieni. Ja som počúval twoje modlitby a twoje wołanie ku mnie. Słyszałem, jak wołałeś, jak się modliłeś ja do mnie. Ja som si všímal twoje obety, twoje dawanie, twój czas. Widziałem, w jaki sposób ofiarowałeś pieniądze czy coś na dla mnie. To myślę sobie, że jest żywot, kiedy żyjemy pre Niego, nie pre nas. To jest, tak wygląda życie, kiedy żyjemy dla Niego, nie dla siebie. Pre mnie złomiony człowiek w swoim sercu znamena. Dla mnie złamany człowiek złamany w sercu swoim oznacza człowiek, który zomrel pre seba, żyje pre Boga. To jest człowiek, który umarł dla siebie i żyje dla Boga. U nas zwykłem mówić w zborze, kiedy naposledy si płakał przed Bogiem, pre Boże rzeczy. U nas w zborze mawiamy, jeżeli ktoś płacze do Boga i płacze o Boże rzeczy. Lebo Bóg tak też mówi skrze Jezusa, że mówi, że nie sa páčia ludzie, którzy są płaczący. Pan przez tutaj przez Jezusa Pan Bóg mówi do nas, że podobają mu się ludzie, którzy płaczą, którzy są zasmuceni. A ja wierzę, że nie iba płaczący, ale płaczący pre Boga, pre Boże rzeczy. Ale to są ludzie, którzy płaczą o Boże rzeczy, nie tylko z powodu siebie. Amen. Chcę mówić jeden przybieg. Ja jestem taki przybiegowy kazatel. Ja chciałbym posłużyć się pewnym przykładem. Ja jestem kaznodzieją, który posługuje się przykładami. A asi ten przybieg poznamy. A ten przykład znajdziemy w Marekowi 12 kapitole o chudobnej wdowie. W Ewangelii podle Marka. Marka w 12 rozdziale o biednej wdowie. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Amen.
Biblia hovorí, že Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval. Biblia mówi, že Pán Jezus stanul naprzeciwko skarbnicy i przypatrywał się. A on videl, kto ako dáva. I on videl, kto ile daje. A verím, že on nevidel, kto koľko dáva iba. Ale wierzę, że on nie tylko widział, ile kto daje. Ale on sledował serce, widział serce człowieka. Ale on również widział serce człowieka. A mówi, że mnohi dawali wiele. Jest napisane, że wielu ludzi dawało wiele. Ale przyszła jedna chudobna wdowa. Ale przyszła pewna uboga wdowa. Biblia nazywa, że jest chudobna. Biblia mówi, że była uboga. A była wdowa. I była wdową. Nie mówi jej imię. Nie mamy, nie jest wymieniona z imienia. Ona chodziła chyba dwie drobne mince. Ona miała dwie małe monety. Ja som si to niejak prepočítal a vyšlo mi, že asi dala nejakých 50 centov, pol eura. Ja to przeczytałem, że wartość tych monet, które wrzuciła, to było gdzieś 50 centów, pół euro, czyli gdzieś 2 złote. A Ježiš si zavolal učeníkov. A Jezus zavolal učňov. A im hovorí, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní. I Pan Jezus mówi do tych uczniów, że ta biedna wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, którzy wrzucali. On hovorí, že dala viac. Dala więcej. A keď fyzicky dala asi najmniej zo všetkých. Fizycznie dala najmniej ze wszystkich. Ježiš hovorí, že ona dala viac. Ale Pan Jezus mówi, ona dała więcej. Ako všetci ostatní. Jako wszyscy pozostali. A hovorí, prečo dala viac. Ale dlaczego dała więcej? Lebo hovorí, že ostatní hádzali do pokladnice svojho nadbytku. Dlatego, že pozostali, wrzucali z tego, co im zbywało. Ale ona dala všetko, čo mala. Ona dala všetko, co miała. A mne sa páči to slovíčko, ktoré Ježiš hovorí, že ona dala všetko. Mi się bardzo podoba to slovo, ktoré Pán Jezus powiedział, dala všetko. Ta chudobná vdova dala všetko. Ta ubogá vdova dala všetko. A ja ťa chcem poprosiť, brat, sestra. A chcę cię poprosić, braci, siostro. Spolu so mnou. Abyśmy się zamerali na to, że ona dała wszystko. Abyśmy zwrócili uwagę na to, że ona dała wszystko. Ja się sam pytam seba, Marek, dał si już wszystko Bogu? I sam siebie pytam czasem, Panie Marku, dałeś Bogu już wszystko? A oczekujesz od Boga wiele? Chcesz, aby się cię Bóg używał pre wiele? Chcesz, aby Bóg cię używał na wielką skalę? Ježiš hovorí v Lukášovi 9. kapitole, v 23. verši, že kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. V Evangelii Lukáša 9.23 Pán Jezus mówi, jeśli kto chce ísť za mnou, nech zaprie samego siebie. A v Lukášovi 14. kapitole 33 hovorí ešte niečo silnejšie, že zrieknúť sa všetkého. Ten, kto chce ísť za mnou, sa musí všetkého zrieť. A v Evangelii Lukáša v 14. w rozdziale 33 mówi jeszcze bardziej dosadnie, mówi, że jeżeli ktoś nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Zaprzeć się, a dać wszystko. Zaprzeć się samego siebie, dać wszystko. A co znamena zaprzeć się? Co znaczy zaprzeć się? Bo ja chápem tomu, że zaprzeć, jak keď klamać już, kim si ty, albo kim si bol. Ja aspoň ja to takto chápem, že zaprieť je už, nepovieš, kým si bol, kto si. Pavel hovorí, že on vidí svoj starý spôsob života a pokladá to za smetie. Tak, tak. I zaprieť się to jest po prostu zanegować to, kim byłeś, že už po prostu nie chceš byť takým, jakým byłeś. Tak jak Pavel mówił o tym wszystkim, co kim był, on mówi, že on to uważa za śmiecie. Albo innym slovom, zomrieť pre seba a žiť pre Boha. Albo innymi słowy, umrzeć dla siebie i żyć dla Boga. A chcę być uprzejmy, nie jest lekko zomrzeć pre seba. I chcę powiedzieć to jasno, nie jest lekko, nie jest łatwo umrzeć dla samego siebie. W tomto świecie, tento rok 2019, ta to doba, ona ma wiele, tento świat ma wiele, co dać człowiekowi. W naszych czasach, w których żyjemy, w roku 2019, świat oferuje nam bardzo wiele rzeczy. Ale Pan mówi, że a chcemy go naśladować. Ale tak, Pan Bóg mówi, że jeśli chcemy iść za nim, jeżeli chcemy go naśladować. On nie mówi, że musisz, ale jak chcesz. On nie mówi, że musisz, ale mówi, jeśli chcesz. Tak zaprzyj sam seba. To zaprzyj samego siebie. Zabudnij, kim si. Zapomnij o tym, kim jesteś. Zomrij pre seba. Umrzej dla siebie. Pre swoje tużby, pre swoje chcenie. Dla swoich pragnień, dla swoich chęci. A przyjmij to, co ci dam ja.
a przyjmij to, co ja ci daję. Tato chudobna wdowa była ochotna dać wszystko. Ta biedna wdowa była gotowa oddać wszystko. Dać wszystko. Dać wszystko. Jurek powiedział przed bohosłużbą, że to był system, który wytworzyli, nabożeński system, ty kniazy, faryzeje. Myśmy przed nabożeństwem rozmawiali na ten temat i to był system, który został utworzony przez system religijny utworzony przez kapłanów. A oni żądali wdowi, aby dali też wszystko, aby mogli być spasene albo zachranione? Tak, i po prostu do tego stopnia stworzyli ten system religijny, że ludzie, te wdowy dawały wszystko, myśląc, że w ten sposób miały uzyskać zbawienie, przebaczenie grzechów. Ale ja to chcę donieść do naszego żywota chrześcijańskiego. A ja chcę to odnieść do naszego chrześcijańskiego życia. A chcę się pozrieć na obraz Abrahama i jego syna Izaaka też. A chcemy popatrzeć też na obraz Abrahama i jego syna Izaaka. Chcemy ich wspomnieć. Abraham dał też wszystko. Abraham dał wszystko. Uczennicy dali wszystko. Uczniowie dali wszystko. Apostołowie, którzy poszli za Jezusem, dali wszystko. Wierzę, że kiedy Bóg żądał serce Abrahamowo, jego żywot, kiedy Pan Bóg wierzy, że kiedy Bóg zażądałby serca Abrahamowego, tak by to pre niego było lżejsze. Byłoby dla niego lżejsze. Ale Bóg pytał to, co miał najraczej. Ale Bóg poprosił o to, co on najbardziej kochał. A to najraczej miał w swoim sercu. A to, co najbardziej kochał, było w jego sercu. Dlaczego to Bóg chciał? Dlaczego Bóg tego chciał? Chce to Bóg aj dnes od nas? Czy dzisiaj również Pan Bóg tego od nas chce? Czemu patrzy nasze serce? Gdzie, co się podoba naszemu sercu? Gdzie należy nasze serce? Stale na jednej stronie będzie pomazanie, po którą wołamy. Z jednej strony jest namaszczenie, o które prosimy. A wczoraj nam brat nadernie służył. Wczoraj tutaj brat na ten temat pięknie usłużył. A na drugiej stronie będzie charakter. A z drugiej strony będzie charakter. A potrzebujemy a jedno, a to drugie. A potrzebujemy jednego i drugiego. Mnohi Boży ludzie, wielu Bożych ludzi, mali dobry zaczątek. Mieli dobry początek. Ale zły koniec. Ale zły koniec. Lebo do ich serca. Dlatego, że do ich serca sa dostało nieco. Dostało się coś, co tam nie miało być. Czy tego tam nie powinno być? Patrzy sa mi to, co Bóg mówił Dawidowi. Podoba mi się to, co Pan Bóg powiedział do Dawida. Już niekoľko roków, kiedy już Dawid nie był między żywymi, kiedy już zomrel. Kiedy już minęły lata, kiedy Dawid już umarł. A kiedy králi potom byli nieposłuszni Bohu. A kiedy później królowie Izraela byli nieposłuszni Bogu. Bóg mówi takie słowo. Bóg mówi tak i takie słowa. Że już nie był ten król taki, jak mój służobnik Dawid. Ten król nie żył tak, jak żył mój sługa Dawid. A ja kiedy te słowa poczuwam, tak się dotyka mojego ducha, mojego wnętrza. A kiedy słyszę takie słowa, to się dotyka mojego serca, to się dotyka mojego wnętrza. Kiedy Bóg się przyznawa człowiekowi. Kiedy Bóg przyznaje się do człowieka. A mówi mu, to jest mój służobnik. I mówi o kimś, ty jesteś moim sługą. To jest mój człowiek. To jest mój człowiek. A kiedy spojrzymy na żywot Dawida. Kiedy popatrzymy na życie Dawida. Jego młodość, jego wiek. Jego młodość, jego wiek. Jego staroba. Potem na starość. Bóg mówi, że to mąż podle jego serca. Że to był mąż według jego serca. Kiedy Dawid przyszedł na boisku, a postawił się oproti Goliasza. Kiedy Dawid wyszedł na to pole i stanął naprzeciwko Goliata. Upłynie przed tym, troszkę. Trochę wcześniej, przed tym. Jego brat. Sa na niego nagniewał. Nagniewał się na niego. A mówi, poznam twoje serce. I mówi, znam twoje serce. Złość twojego serca. Znam złość twojego serca. A twoją namyślenost. A twoją zarozumiałość. Prečo si tu prišiel? Po co ty tu przyszedłeś? Gdzie si niechal te owieczki? Gdzie zostawiłeś te swoje owieczki? A Biblia pisze, że Dawid się od niego odwrócił. A Biblia mówi, że Dawid odwrócił się od tego swojego brata. Biblia pisze, że Isaj miał 8 dzieci. Biblia mówi, że Isaj miał 8 dzieci. A traja, a trzech z nich byli na tym boisku w wojnie. Było tam w oddziale, który miał wojować. Ak sa nie mylim, tak 20-roční a nahor mogli iść do wojny. Jeżeli się nie mylę, to do służby wojskowej w
wstępowali mężczyźni, którzy mieli więcej niż 20 lat. A kiedy Dawid był najmłodszy syn, a ponieważ Dawid był najmłodszym, tak musiał być 5 roku młodszy. Także musiał mieć może nawet co najmniej 5 lat młodszy. Także miał się 14-15 roku. Mógł mieć wtedy 14-15 lat. A kiedy się postawił proti Goliaszowi, i kiedy stanął naprzeciwko Goliata, on bardzo mocno demonstrował Boga. W bardzo silny sposób demonstrował Bożą obecność. On go musiał bardzo poznać, znać. On musiał znać Boga, czyli Dawid. Cały naród izraelski, to wojsko, się bało, lakało, kiedy Goliasz występował. Całe wojsko izraelskie cofało się do tyłu, kiedy Goliat wychodził naprzeciwko nich. Ale Dawid mówi, że kto jest ten nieobrzezaniec? A Dawid mówi, kim jest ten nieobrzezany Filistyńczyk? On poniżuje Boży lud. On znieważa lud Boży. A pytał się od Saula, by mógł się iść postawić proti niemu. I pyta się króla Saula, no czy mogę pójść i zmierzyć się z nim? A mówi, że Bóg ci ma wydać dziś do mojej ręki. I mówi do Goliata, Bóg dzisiaj wyda ciebie w moje ręce. Ty przychodzisz oproti mnie z zbraniami, meczem. Ty wychodzisz przeciwko mnie ze zbroją i mieczem. Ale ja idę oproti ciebie imieniu gospodinowo. A ja idę do ciebie w imieniu Boga. Boży lud, jak jest możliwe, że jakiś 14-15 roczny tak pozna Boga? Jak to jest możliwe, że taki 14-15 latek tak pozna Boga? Skąd to miał? Skąd on to miał? Co miał on w swoim sercu naproti Bogu? Co on miał w swoim sercu, jeżeli chodzi o Boga? Kto go to nauczył? Czy kto go tego nauczył? Był to Izaj? Czy to był Izaj? Jego ojciec? Jego ojciec? Albo wsiach z Bogiem, który miał. Albo relacja z Bogiem, którą miał. Mał wsiach z Bogiem? Miał relację z Bogiem? A musiał go ma dobry. I musiał mieć dobrą, i dlatego go dobrze poznał. Skąd przychodzi ten dobry wsiach z Bogiem? Kiedy przychodzi dobra relacja z Bogiem? Kiedy mu dawamy wiele czasu. Kiedy poświęcamy mu wiele czasu. Kiedy damy Bogu czas. Kiedy dajemy Bogu czas. Będziemy mieć z nim dobry wsiach. Będziemy mieli z nim dobrą relację. A z tego wsiachu będziemy poznać Boga. A przez tą relację będziemy poznawać Boga. A z tego poznania Boga. A z tego poznania Boga. Przychodzą owoce. Przychodzą również owoce. A zwycięstwa. I zwycięstwa. Ale wszystko się działo w jego sercu. Ale wszystko odbywało się w jego sercu. Co miała ta to chudobna wdowa w swoim sercu? Co miała w swoim sercu ta biedna wdowa? Dała wszystko. Dała wszystko. Zaufanie. Chcę mieć serce. Chciałbym mieć serce. Chcę serce Abrahamowo. Chcę mieć serce Abrahama. Który był ochotny dać swojego syna. Który był gotowy oddać swojego syna. Tak wiele rzeczy nas nie zbierze od Boga. Tyle rzeczy oddziela nas od Boga. Żyję 7 rok na Słowensku. 7 rok mieszkam na Słowacji. Anglicku som zarabiał dobre. W Anglii dobrze zarabiałem. Kiedy sme sa vrátili na Slovensku. Kiedy wróciliśmy na Słowację. Vrátili sme sa do ťažkej situácie. Wróciliśmy do bardzo ciężkiej sytuacji. Gdzie nie ni praca. Gdzie nie ma pracy. A kiedy masz zdzielanie. A kiedy masz pracę. Tak ci ją nie dają. Jeżeli jest nawet praca, to tobie jej nie dają. A musiałby si wycestować preč za pracą. I wielu ludzi wyjeżdża za pracą. A to sa nie da, lebo musím ostať v zbore s ľuďmi. A ja nie mogę wyjechać gdzieś za pracą, bo muszę zostać w zborze z ludźmi. A za to było 7 roków. I za tych 7 lat nikt mi nie mówił, a nikt sama nie pytał, że czy mają twoje dzieci co jest, czy masz co jest. Nikt cię mnie nie pytał, a czy twoje dzieci mają co jeść? A za to dobu ciężko pracujesz. W tym czasie ciężko pracujesz z ludźmi. Z ludźmi. Masz zbor. Masz zbór. Masz rodzinę. Masz rodzinę. Masz dzieci. Masz dzieci. Masz swój dom. Masz swój dom. Musiał som si sprawić szkołu. Chcą som si sprawić szkołu. A chciałem jeszcze uzupełnić wykształcenie. A je toho veľmi veľa. A to wszystko kosztuje. Brzdí ma to, aby som mohol viac pracować pre Božie kráľovstvo. Po prostu chciałbym, wiem, że mógłbym pracować więcej dla Bożego Królestwa. Romowie są tak nauczeni, że chcą z tobą veľa sedieť a pić kawę. Romowie są tak nauczeni, że chcieliby z tobą posiedzieć, wypić kawę. Im nie starczy, że masz nabożeństwo, a idziesz do domu? To nie, im nie wystarczy, że zrobisz nabożeństwo i chcesz jechać do domu, wracać do domu? Oni chcą jeszcze po nabożeństwie siedzieć z tobą. A... Oni chcą z tobą po nabożeństwie siedzieć. Ale kiedy masz w zborze jakichś 100 ludzi, 120, tak się to nie da. Ale jak masz w zborze 100, 120 osób, to nie masz szansy z każdym wypić kawy.
Jurek to pozna. Co tym to chcę powiedzieć? Co chciałbym powiedzieć? Że od tej doby stale som chcel, aby nic nie było brzdą preto, aby som mohol pracować a dać to viac. Żeby nic nie mogło cię powstrzymać do tego, przed tym, abyś mógł pracować dla Bożego Królestwa. Pochopil som jedną rzecz. Poznałem jedną rzecz. Że jak chcemy, aby si nas Bóg mocnie poużywał. Jeżeli chcemy, aby Bóg nas używał. Nie da się bez tego, jak mu nie damy wszystko, jak nie zomriemy pre seba. Nie jest to możliwe, jeżeli nie oddamy mu wszystkiego, jeśli nie umrzemy dla siebie. A nie to lekkie. A to nie jest łatwe. Nigdy to nie było lekkie. I nigdy to nie było łatwe. Wierzę, że ani pre Bożych mężów to nie było lekkie. I sądzę, że dla mężów Bożych to też nie było łatwe. Ani pre Dawida nie było lekkie. Dla Dawida to nie było łatwe. Jego żywot nie był lekki. Jego życie nie było łatwo. Łatwe. Co mali tyto ludzie w swoim sercu? Co mieli ci ludzie w swoich sercach? Są pre nas przykładem aj dnes? Czy są również i dla nas dzisiaj przykładem? Za chwilkę się nabożeństwo skończy. Za chwilę się skończy nabożeństwo. Wrócimy do domów. Wrócimy do domów. A wracamy się do stereotypnego żywota. I wrócimy do takich stereotypów życiowych. Praca, szkoła. Praca, szkoła. A moje pytanie, kolko dawamy, albo co dawamy Bogu? A moje pytanie jest, ile i co dajemy Bogu? Raz mi Bóg powiedział. Kiedyś Pan Bóg powiedział mi. Bol som człowiek, który som milował pieniądze. Byłem człowiekiem, który kochał pieniądze. A Bóg ma uczył dwóch. A Bóg uczył mnie dwóch rzeczy. Marek, gdyby som cię zabrał. Marku, gdybym cię zabrał. Aby som cię położył niegdzie do lesa. I gdybym cię zostawił gdzieś w lesie. Aby si nie miał ani domu, ani bywanie, nic. I gdybyś nie miał ani domu, ani miejsca do zamieszkania. Służyłbyś si mi? Czy służyłbyś mi? Miałbyś som ja moc. Czy miałbyś moc? Ja by som miał moc ci dać jeść, starać się o ciebie. Czy ja jako Bóg miałbym moc, żeby się od ciebie zatroszczyć? Jak poznamy Biblię. Kiedy poznajemy Biblię, jak się Bóg stara o Eliasza, jak Bóg zatroszczył się o Eliasza, albo o wdowę, albo o wdowę, nie da się powiedzieć nie. Nie możemy powiedzieć nie. A wtedy som pochopił. I wtedy zrozumiałem, że czy jesteśmy ochotni, czy jesteśmy chętni zaniechać można bogactwo, zostawić bogactwo, można niejakie postawienie, może jakieś ozdoby. Pre Boha, pre Boże Królestwo. Ale zostawić to wszystko dla Bożego Królestwa. Wierzę, że Boży mężowie, Boże żeny. I wierzę, że Boży mężowie, Boże żony, Boże kobiety. Sarodia przy nogach Jezusa Chrystusa. Rodzą się u stóp Jezusa Chrystusa. Kiedy przychodzi to zlomenie. Kiedy przychodzi to złamanie. Kiedy twoje serce nie tuży po niczym innym wjazd niż po Bogu. Kiedy twoje serce nie pragnie niczego innego, jak tylko Bożej obecności. Kiedy przestawasz mać radość ze wszystkiego ostatniego, co widzisz na tej to ziemi. I przestaje cię radować to wszystko, co widzisz na ziemi. A tu radość znachadza żyba w nią. Ale radość odkrywasz w Nim. W Jego prytomności. W Jego obecności. Na modlitwach. Na modlitwach. Na chwale, na odsiewanie. Na oddawaniu Bogu chwały. Ta wdowa dała wszystko. Ta wdowa dała wszystko. Nie wiem, czy z romskiej temperatury, kultury jest to we mnie. Nie wiem, czy jest to rezultat romskiej kultury we mnie. Ale moja wizja jest. Ale wizja moja jest taka. Widzieć romski naród. Aby widzieć naród romski. Jak mocnie a silno odsiewa Boga. Jak po prostu oddawają Bogu chwałę. Z czystym sercem. Czystymi sercami. Żyją święty żywot. I prowadzą święte życie. Nie, może Jurek się na mnie teraz nagniewa. Nie, Jurek, może się Jurek na mnie teraz pogniewa. Kiedy przyjdę do zboru, a ludzie tak pozerają. Kiedy przychodzę do zboru i ludzie tak patrzą. Bo mnie się nieco dzieje. We mnie się coś dzieje. Chcę widzieć, jak Romowie płaczą, dźwigają ręki, chwalą Boga, dawają Mu swoje żywoty. Ja chcę widzieć, jak Romowie płaczą, podnoszą swoje ręce, oddają Mu swoje życie. To mi przynosi radość. To mi przynosi radość. Raz som służył na taborze między Romami. Kiedyś służyłem na taborze między Romami. A z małżonką sme żyli veľmi taki żywot, że mali sme niedostatok. I to był okres, kiedy razem z żoną doświadczaliśmy niedostatku. A bol som mladý kresťan tedy. Wtedy byłem jeszcze młodym chrześcijaninem.
A prišiel čas, že som sa rozhodoval, či nechať týchto ľudí odísť zase do Anglicka, alebo ostať s nimi. I to bol taký okres, kedy sa zastavianaviam nad tým, že by zostaviť tých ľudí i vrútiť do Anglii. Sme boli na tábore a bolo tam nejakých 120 ľudí. Byli sme na táboře, čili osadzie cygańskiej, i bolo tam okolo 120 osób. A nejakých 30-40 detí. I bolo tam okolo 30-40 detí. A jak som chválil, uctieval Boha, deti takto stáli pri mne a oni tam uctievali, dvíhali ruky. A kedy grałem i śpiewałem i chwaliłem Boga, deti stanęły kręgiem i również podnosiły ręce. A Boh mi vtedy ukázal tento obraz, hovorí Marek, pozri sa na nich. Wtedy Pan Bóg pokazał mi ten obraz i powiedział, popatrz na nich. A ja widzę na dzieci, jak mają zwinięte ruki. Widzę, jak dzieci mają podniesione ręce. Mają zatworene oczy. Mają zamknięte oczy. A śpiewają i modlą się. A wtedy są pochopił. I wtedy zrozumiałem. Że Bóg tuży po to, abyśmy Go uctiewali. Że Bóg chce, pragnie, abyśmy Mu tam służyli. A że Bóg potrzebuje ludzi. Że Bóg potrzebuje ludzi. Którzy nauczą ludzi. Którzy nauczą innych, jak śpiewać. Jak być dla Niego. Którzy przyprowadzą ich do Boga. Si na tomto miejscu, może wnimasz takie wołanie od Boga. Może masz powołanie od Boga. A może nie si ochotny zaniechać jakie rzeczy pre Boga. Może powinieneś zostawić pewne rzeczy dla Boga. Možno trošku sa bojíš. Môže sa bojíš. Ale chcem ťa pozbudiť. Chce ťa zachęcić. Neboj sa. Neboj sa. Dať všetko Bohu. Dať Bohu všetko. Lebo nič nie je lepšie. Ponieważ nic nie jest lepszego. Než žiť pre Neho. Niż życie dla Niego. A nie nechať si nič. I nie zostawić dla siebie nic. Môžeme na to počuť amen? Môžeme na to povedieť amen? Amen. Chcem sa dotknúť ešte jedného príbehu, keď môžem. Jeżeli mogę, to ešte chciałbym jeden príklad użyć. V prvom liste Samuela, 10. kapitole. To jest v 10. rozdziale 1. Samuelovej. A tam Samuel pomazal kráľa Saula. Tam chodzi, jest sytuacja, w której Samuel namaścił na króla Saula. A ja tu vidím také tri body, jak mať také zlomené a pokorné srdce. I tutaj widzę trzy punkty dotyczące łamania serca. Verím, že Božie slovo je mocné spraviť naše srdce takým, cez Ducha Svätého. Ja wierzę, že Bóg, Słowo Boże jest mocne, aby Duch Święty działając przez nie mógł złamać nasze serca. A wierzę, że iba Bóg przemienia serce. I wierzę, że Bóg przemienia serce. On władzę przemieni nasze serce. I On ma moc, aby nasze serca zmieniać. A uprzymnie wołamy, Boże, chcę, abyś przemienił mnie, moje serce. Jeżeli świadomie wołamy, Panie, chcę, abyś zmienił moje serce. Wierzę, że to patrzy Bogu viac. To się wierzę, że to się bardziej podoba Bogu. Niż to, kiedy wołamy, Boże, pomóż ma. Niż wołamy, Panie, pomóż mi. Panie, chcę widzieć divy a zázraky przez moją służbę. Panie, chcę widzieć cuda przez moją służbę. A tu są takie trzy body. Tu są takie trzy punkty, których się chcę dotknąć. Których chciałbym się dotknąć. Bo od wersu 2, kiedy Jurek możesz przeczytać? Samuel posiela Saula, że się stretnie z niekolkimi ludźmi. Samuel posyła Saula i mówi mu, że spotka się z pewnymi ludźmi. Wers 2. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina w Selsach, którzy ci powiedzą, znalazły się oślice, które szukałeś, poszedłeś szukać. Oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany o was i mówi, co mam czynić w sprawie jego syna? Mal sa stretnúť s dvomi mužmi. Miał się spotkać z dvoma mężami. Które ho mali uistić, że już wszystko jest w porządku. Którzy mu mieli powiedzieć, wszystko już się znalazło, już jest wszystko w porządku. A można presnie w zbore, sme možno my presne taký typ týchto ľudí. Potrebujeme takýchto ľudí v zbore. I byť možno v zbore potrebujeme rovnež taký typ ľudí. Ktorí prídu ku tebe. Ktorí prídu do nás. A ťa pozbudia. A ťa zachęcą. Neboj sa. Povedzom ti, neboj sa. Lebo Boh je verný. Bo Boh je zvierny. A my potrebujeme v zboroch mať takýchto ľudí. I v zborách potrebujeme takých ľudí. Môžeme ďalej od versu 3? Potom verset 3. A kdy rušíš stamtąd dalej,
i dojdziesz do dębu Tabor, spotkają się z tobą trzej mężowie podążający do Boga w Betel. Jeden nieść będzie troje koźląc, drugi nieść będzie trzy bochenki chleba, a trzeci nieść będzie łagiew wina. A oni pozdrowią cię życzeniem pokoju i dadzą ci dwa chleby. Przyjmij je z ich ręki. Chcę, abyśmy widzieli ten drugi bod, tu byli traja mężowie. Tu byli, w tym drugim punkcie, byli trzej mężowie. Wino. Mieli wino. Chleb. Mieli chleb. A kozlęta. I koźlęta. A może w zborze możesz ty sam być takim typem człowieka. I może w zborze ty możesz być takim typem człowieka. A potrzebujemy takich to ludzi. I potrzebujemy takich ludzi. Którzy przyjdą k niekomu. Którzy przyjdą do kogoś. A mają chleb. A mają chleb. Mają słowo. Mają słowo. Mają zjawienie. Mają objawienie. Mają modlitbę. Mają modlitwę. Słowo. I słowo prorocze. A można to ci dawają, albo ty dawasz innym. I dają ci tobie to, albo ty dajesz to innym. Ale chcę wiedzieć to, że nie starczy to. Ale to nie wystarczy. A przyjdzie nowy człowiek do naszego zboru. Kiedy przyjdzie nowy człowiek do naszego zboru. A przyjdzie posadnuty, powiązany człowiek do naszego zboru. Kiedy przyjdzie człowiek, który jest czymś związany. Niekiedy chcemy wiedzieć, że czyni pokanie. I chcielibyśmy zobaczyć, że on czyni upamiętanie. Że tam zmiana, przemiana żywota. Że dokonuje się przemiana życia. A wszystko funkcjonuje dobrze, jak ma. I wszystko działa dobrze, dopóki ma. Chwały są nadherne. Chwały są piękne. Boże słowo się każe. Słowo Boże jest zwiastowane. Ale żywo niektórych ludzi w zborze się nie zmieni. Ale życie niektórych ludzi w zborze się nie zmienia. A my się niekiedy pytamy, Boże, gdzie jest chyba? I pytamy się, Panie Boże, gdzie jest błąd? A to staw, kiedy się można spotkać z pierwszym typem człowieka, który cię pozbudzi, a powie ci, wszystko dobre, Bóg jest dobry. Może dlatego, że spotkał się tylko z pierwszym typem ludzi, którzy mu powiedzieli, wszystko jest w porządku. Albo z drugim typem ludzi. Albo spotkał się z drugim typem ludzi. Dają ci wino. Dają ci wino. Dają ci chleb. Dają ci chleb. Dają ci kozjatko. Dają ci koźlątko. Ale stale jest to mało. Ale nadal to jest za mało. Trzeci bod ukazuje, kiedy Saul spotkał z innym typem ludzi. Trzeci punkt mówi o tym, że Saul spotkał się jeszcze z inną grupą ludzi. Możemy czytać od 5 wersetu? Od 5. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza. A przed nimi będą grające na harfie, bębnie, piszczałce, lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. Amen. Amen. Drugi typ ludzi mówi, że oni išli, putowali k Bohu do Betelu. Drugi typ ludzi dotyczył ludzi, którzy szli do Betel. Oni mali kozjata, wino, a... Mieli koźlątka, nie, wino i chleb. Ale oni išli sa stretnuć z Bohom. Išli sa stretnuć Oni szli na spotkanie z Bogiem. Lebo Betel znamena miejsce, gdzie jest Bóg. Bo Betel znaczy dom Boży, miejsce, gdzie spotykamy się z Bogiem. Amen. Wyście są domem Bożym. A jest to dobre, ci to ludzie išli sa stretnuć z Bohom. Także było to bardzo dobrze, ci ludzie szli spotkać się z Bogiem. Ale trzeci typ ludzi. Ale trzeci typ ludzi. Oni zostupowali z wrchu. Oni stępowali z góry. Oni mali harfu, cytaru. Mieli harfy, cytry, flety, lutnie. A išli prorocką duchu. I szli w duchu prorockim. A wtedy się nieco stało z Saulem. I wtedy stało się coś ze Saulem. Oni już byli z Bogiem. Oni już byli z Bogiem. Oni byli już z Bogiem. A przed nimi była chwała, uczciwanie. I oni szli, a przed nimi była chwała Boża. A kiedy się z nimi spotkał Saul? I kiedy z nimi spotkał się Saul, dostał się z nimi do wytrżenia, wpadł razem z nimi w zachwycenie. A jego serce się przemieniło. I wtedy jego serce uległo przemianie. Samuel mówi, wtedy się twoje serce przemieni. I Saul mu powiedział, wtedy zmieni się twoje serce. A ja chcę... Żegnam aj wam, aj naszemu zboru, abyśmy byli typ ludzi, ten to trzeci. Ja życzę sobie, aby nasz zbór był trzecim typem ludzi. Który już przychadza, którzy chodzi w Bożą... Którzy chodzą z Bożą w Bożej obecności. Tak. A wtedy, kiedy się spotkasz z innymi ludźmi... I kiedy spotkasz się z takimi ludźmi... W twojej przytomności ty to ludzie będą przemienieni. To w twojej obecności... Ci ludzie będą przemieniani. A to jest zawsze skadzial je tato
prítomnosť zo vzťahu a z času s Bohom. I znovu to jest rezultat twojego przebywania z Bogiem, twojej relacji z Bogiem. Nasz czas jest niekiedy tak ciasny. Nasz czas jest czasem ciasny, krótki. Dzień ma iba 24 godziny. Dzień ma tylko 24 godziny. A każdy dzień byśmy mali mieć czas z Panem. A każdego dnia powinniśmy mieć czas z Panem. A w naszej prítomnosti by się ludzie mali zmienić. I wtedy w naszej obecności ludzie będą się zmieniać. Ale wierzę, że to zaczyna niegdzie. Ale wierzę, że to się zaczyna wtedy w nas. A my wiemy zumrzeć przez siebie. Kiedy umiemy umrzeć dla samych siebie. Jeden Boży człowiek, albo Boży mąż. Jeden Boży człowiek, Boży mąż. Wierzę, że tuży po to, aby ludzie byli spaseni. Takiego człowieka Pan Bóg może użyć, aby inni byli zbawieni. On chce, aby ludzie byli spaseni. I on to jest człowiek, który chce, aby inni byli zbawieni. Lebo potom tuży Boże serce. Bo po prostu ma Boże serce. Ale przed tym wszystkim. Ale zanim to nastąpi. Za nieco musi stać w naszym sercu. Musi się coś dokonać w naszym sercu. A ja wierzę, że Bóg woła wszystkich nas. I wierzę, że Bóg woła wszystkich nas. Abyśmy byli złamani w sercu. Abyśmy byli złamani w sercach. A pokorni. Pokorni. Abyśmy wiedzieli dać wszystko Bogu. Abyśmy byli gotowi oddać Bogu wszystko. Tak jak ta chudobna wdowa, albo Abraham. Tak jak wdowa, uboga wdowa, czy Abraham. Abyśmy mieli tuto tużbu, chcenie. Abyśmy mieli to pragnienie w sercach. Lebo jak nasze serce będzie takie. Jeżeli nasze serce będzie takie. Jak będziemy mieć czas z Panem. To kiedy będziemy mieli czas z Panem. Ludzie w naszej bliskości się będą zmieniać. Ludzie w naszej obecności będą się zmieniać. A my będziemy mieć z tego radość. A my z tego powodu będziemy mieli wiele radości. Amen. 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 Chcę się modlić. Chciałbym się pomodlić. Wierzę, że twój naród, twoja dziedzina, twoje miasto się zmieni, kiedy się zmienisz ty. I wierzę, że twój naród, twoje miasto, twój dom się zmieni, kiedy ty się zmienisz. Bóg kona przez złamanych sercom, przez pokornych. Bóg działa przez ludzi, których serca są złamane. Można się na tym miejscu, a si sebecki. Sebecki, że iba pre seba, widzisz sama. A może jesteś na tym miejscu, ale żyjesz dla siebie samego. Można w twoim małżeństwie si sebecki. Może jesteś egoistą w swoim małżeństwie. A można są sytuacje, stranki w twoim życiu, których się jeszcze nie zomrał. Są sytuacje, są rzeczy w twoim życiu, dla których jeszcze nie umarłeś. Są rzeczy, które się jeszcze nie dał Bogu. Są rzeczy, których jeszcze nie oddałeś Bogu. Boisz się ich zaniechać. Boisz się ich zostawić. Można nie masz powołanie na swoim życiu. Powołanie, wołanie od Boga. Może nie masz jeszcze powołania od Boga. Masz, nie masz, ty nie masz. Ty myślisz, że masz powołanie od Boga. Bóg cię woła. Bóg cię woła. Ale ty nie jesteś ochotny zaniechać. Ale ty nie jesteś ochotny zostawić swój stary żywot. A można się modlisz. Może się modlisz. A mówisz, Boże, poużyj syma. Modlisz się, Boże, użyj i mnie. A Bóg cię do niczego wzywa. A Bóg cię do czegoś wzywa. A woła. I woła. A ja chcę, abyś teraz odpowiedział Bogu. I chcę, abyś odpowiedział Bogu. Sława ci, Panie. Sława ci, Panie. Panie, ja ci dziękuję za ten zbór. Panie, dziękuję ci za ten zbór. Dziękuję ci za tych ludzi. Dziękuję ci za tych ludzi. Ty si Bóg, który pozna serce, a widzisz serce. Ty jesteś Bogiem, który poznajesz nasze serca. Ty si sadol, Jezus. Ty posłałeś nam Jezusa. A si sledował, jak to hadże, Panie, do zbierki chramu. Jezus, ty si sadol. Ty, Panie Jezu, usiadłeś i widziałeś, jak ludzie wrzucali do skarbnicy w świątyni. A wszymął si tu chudobną wdowę. A ty zobaczyłeś tą biedną wdowę. Wszymął si jej serce. I ty widziałeś jej serce. Panie, przemień nasze serce. Nie Panie, przemień nasze serca. Panie, ja osobnie tuży. Panie, daj mi pragnienie. Serce. I również pragnę, abyś przemienił moje serce. Wnętrze. Abyś przemienił moje wnętrze. Zdalej je wiac. Panie, abym mógł odczuwać więcej. Da sa wiac robić pre ciebie, a dać ciebie. Abym mógł czynić więcej dla Ciebie. Boże, pomóż nam żyć na tej ziemi pre Ciebie, pre Twoje Królestwo. Panie, pomóż nam żyć na tej ziemi dla Ciebie i dla Twojego Królestwa. Boże, daj, abyśmy mali radość z tego, co robimy pre Ciebie.
Panie, abyśmy mieli radość z czynienia tego, co robimy dla Duchu Ciebie. Duchu Święty, dotykaj się naszego wnętrza, naszego ducha, naszego serca. Duchu Święty, dotykaj się naszych serc, naszego wnętrza. Panie, a jest na tomto miejscu człowiek. Panie, jest na tym miejscu człowiek, który się modli, aby si przemienił jego serce. Który się modli, abyś przemienił jego serce. Proszę, Duchu Święty, odpowiedz. Duchu Święty, proszę, odpowiedz. Dotykaj się nas. Dotykaj się nas.